W tym roku rozpoczną się pierwsze prace budowlane na Bolesławieckim Bulwarze nad Bobrem. A chodzi o projekt zamienienia obecnych nieużytków wzdłuż rzeki, tej długości od jednego mostu drogowego do drugiego, na miejsce do spędzania wolnego czasu. Rozpocznie się od obiektu, którego nie było jeszcze w Bolesławcu. Zaczynamy od pump tracku, bo to jest rzecz nowa, rzecz oczekiwana i rzecz, która na pewno będzie takim swoistym hitem promocyjnym Bolesławca. Jesteśmy już na etapie zatwierdzonej dokumentacji. Teraz chcemy uzyskać wszelkie zgody i pozwolenia, ponieważ to jest teren przylegający do wiaduktu i do rzeki. W tej chwili trwa procedura uzgadniania z RZGW we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych tygodni ta procedura doprowadzi do wyrażenia odpowiednich zgód. To pozwoli zaś na ogłoszenie przetargów i rozpoczęcie wszelkich niezbędnych prac przygotowawczych, a potem realizację projektu. Pump track to tor rowerowy w zamkniętej pętli, który jest tak skonstruowany, że można przezeń przejechać nawet bez pedałowania. Ale to będzie tylko pierwszy element dużo większej całości. Wzdłuż rzeki powstanie nowy bulwar nad Bobrem. Centrum rekreacyjne, centrum do spędzania wolnego czasu, w skład którego wchodzić będzie wiele elementów, począwszy od parku sensorycznego, poprzez ścieżki biegowe, ścieżki rowerowe, ścianę wspinaczkową, boiska do piłki plażowej, mini plaża. Wszystkie te działania są ujęte w projekcie, na którego realizację samorząd miejski chce pozyskać pieniądze z funduszów europejskich. W tym roku wydanych na nie będzie 560 tysięcy złotych, z czego 340 pochodzić będzie spoza budżetu miasta.